Szkoła podstawowa to czas bezpiecznej przygody z nauką, poznawania znajomych i współpracy z nauczycielami. Przychodzi jednak czas, że trzeba opuścić jej progi i pojawia się pytanie, co robić dalej. Gdzie zdobywać wiedzę, którą szkołę wybrać? Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kraśniku zorganizowało dni otwarte dla uczniów kończących szkołę podstawową, by przybliżyć im budynek szkoły i jej ofertę. Nowa szkoła, nieznane otoczenie to zwykle stresująca sytuacja dla młodych ludzi. Żeby przełamać te bariery, organizowane są dni otwarte. Zajęcia sportowe, konkursy, a przede wszystkim zwiedzanie szkoły i zaznajomienie się z jej historią towarzyszyło tym dniom. Nauczyciele i starsi koledzy przybliżyli uczniom placówkę. Pokazujemy im ciekawe miejsca w naszej szkole, takie jak klasy oraz korytarze, sklepik. Staramy się ich zachęcić do zapisania się do naszej szkoły. Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się zdobytym wiadomościom. Odwiedzili nawet szkolny sklep, w którym co niektórzy może będą się już niedługo zaopatrywać. Zwiedzaliśmy salę, szczególnie bardzo podobała mi się sala gimnastyczna. Jest tutaj dużo fajnych rzeczy, prawdopodobnie wybiorę to gimnazjum. Szkoła powinna być przyjazna dzieciom i taką starali się uczynić organizatorzy Dni Otwartych. Dodatkowym atutem publicznego gimnazjum nr 1 jest to, że na rok szkolny 2011-2012 będą tworzone małoliczne klasy. Dzięki temu nauka będzie bardziej efektywna.